Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym ciekawostkom z historii Polski. Dziś tematem dzisiejszego naszego spotkania jest nauka i medycyna. Wybrałem temat, który brzmi dokładnie tak, jak będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy troszkę o życiu codziennym, rolnictwie, pożywieniu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie opowiedzieli na temat nauki i medycyny w średniowieczu. Przez ostatnie spotkania skupialiśmy się na obszarze ziem Polski wczesnego średniowiecza. Dzisiaj z racji tego, że zakres merytoryczny jakby poruszanych wątków jest troszkę większy, będziemy mówić troszkę bardziej całościowo, nie tylko jeśli chodzi o ziemię polskie, ale również w kontekście początków bądź też późniejszego średniowiecza w odniesieniu do Europy. Zacznijmy może od szkolnictwa, nauczania, jak to wyglądało w średniowieczu. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że średniowiecze było epoką wybitnie religijną i to oczywiście nie pozostawało również bez wpływu na wychowanie ludzi w ówczesnym czasie, jak to się toczyło, jak to wyglądało. Dość mocno tutaj religia, chrześcijaństwo odcisnęło swoje piętno. W przeciwieństwie do starożytności, w średniowieczu nie kładziono nacisku na kształcenie indywidualności, ale raczej dążono właśnie w kierunku odwrotnym. Często też obserwowano, że wielkie postacie czasów średnich tworzyli swoje dzieła anonimowo, a ponadto kładziono też nacisk na ascezę. Usunięto również z programów szkolnych ćwiczenia fizyczne w myśl zasady, że tak naprawdę ciało jest przedmiotem umartwienia i powinno być ono poddane duchowi. Początkowo to mocne położenie nacisku i skierowanie się na ascezę wywołało nawet, tak można powiedzieć, kryzys umysłowy w chrześcijaństwie około V wieku. Ale już w wieku później, w wieku VI, pojawili się chrześcijańscy uczeni, którzy stanowili pewnego rodzaju pomost pomiędzy kulturą starożytną a średniowieczną. I nie wierzcie Państwo w to, jak Wam ktoś mówi, że w średniowieczu, średniowiecze to epoka zacofania i ciemnoty. Nie, tak nie było. O tym już też mówiliśmy na naszym pierwszym spotkaniu w schronie. Średniowiecze nie jest epoką zacofania, jest po prostu inną epoką niż starożytność, a tę kiepską przywarę, jaką mu nadano, zawdzięcza późniejszej epoce odrodzenia, która chciała się odciąć od średniowiecza, chciała pokazać się z lepszej strony, że znowu się zwraca ku człowiekowi bezpośrednio, a nie ku Bogu. I stąd jakby nastąpiło takie deprecjonowanie okresu średniowiecza. To również, pamiętajmy, to również była epoka, gdzie następował rozwój, natomiast miał on miejsce, on postępował nieco inaczej i objawiał się inaczej niż w starożytności, czy też w późniejszych epokach. Wracając na chwilkę do Polski, no to tutaj instytucja szkoły pojawiła się po przyjęciu chrześcijaństwa. Wcześniej na ziemiach polskich trudno jest mówić o jakimkolwiek szkolnictwie, nawet zaczątkach szkolnictwa. Tutaj takim symbolem jest właśnie przyjęcie chrztu przez Mieszka i jego dwór w roku 966, a potem dwa lata później, w roku 968, powstało już w Poznaniu pierwsze biskupstwo polskie. Rok 1000, pamiętamy, to zjazd gnieźnieński i utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, któremu podlegały nowe biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Czyli już mamy tutaj kilka punktów, które za chwilę staną się centrami powstającego w Polsce szkolnictwa. Poznań, Gniezno, Kraków, Wrocław i Kołobrzeg. To szkolnictwo, które się zaczęło w Polsce rozwijać, oczywiście siłą rzeczy było wzorowane na zachodniej kulturze europejskiej. Skoro chrześcijaństwo przyszło do nas właśnie stamtąd, no to również musiało to mieć wpływ na rozwój szkolnictwa. Czynnikiem, który pobudzał potrzebę kształcenia, było umocnienie się wiary chrześcijańskiej i dalszy rozwój państwa
za panowania Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. Tak naprawdę już za właśnie tych dwóch pierwszych piastów, którzy byli historycznymi władcami Polski, rodziły się warunki do przeniesienia instytucji szkolnej na grunt Polski. Nasilały się one z czasem, kiedy to piastowie, z rodu piastów osoby wchodziły do stanu duchownego, a pamiętamy, że takie przypadki miały już miejsce, może rzadkie, ale już miały miejsce w pierwszej połowie XI wieku. Istotnym też wydarzeniem, które warto tutaj podkreślić, jest to, że już w roku 1027, czyli 2 lata po śmierci Bolesława Chrobrego, na stanowisku arcybiskupa gnieźnieńskiego został powołany pierwszy Polak, znany pod imieniem Bossuta Bożęta i określony w źródłach jako mąż rzadkich cnót i głębokiej nauki. Gdzie najwcześniej w Polsce powstawały szkoły? Pierwsze ich takie miejsca to właśnie katedry biskupie, czyli siedziby, blisko siedzib biskupów. O tych kilku miastach już mówiłem wcześniej. Były one prowadzone przez obcokrajowców i działały z mocnym naciskiem na zadania misyjne pierwszych polskich biskupstw. Chodziło o to, żeby w miarę szybko objąć oddziaływaniem religii chrześcijańskiej jak największy obszar ziem polskich. Stąd też jakby to chrześcijaństwo wraz z wszelkimi oznakami jego, również właśnie kultura szeroko rozumiana, szkolnictwo i tak dalej, ona promieniowała z tych właśnie biskupstw najpierw na ziemię najbliżej położone, potem coraz dalej. Na zachodzie, przy katedrach biskupich, z reguły funkcjonowały takie szkoły, które kształciły kler diecezjalny i zakonny. Na ziemiach polskich tendencja do tworzenia takich szkół była również jakby niejako naturalna. Szkoły, które powstały przy arcybiskupstwie gnieźnieńskim czy też biskupstwie krakowskim, musiały istnieć już w zasadzie od XI wieku. Wiadomo, że przy katedrze biskupiej na Wawelu istniała w roku 1110 biblioteka, która zawierała księgozbiory stanowiące podstawy nauki w szkołach katedralnych. Te podstawy nauki, o których za chwilę powiem szerzej, to w klasach niższych podręczniki gramatyki, retoryki i dialektyki. I te trzy przedmioty, gramatyka, retoryka i dialektyka, były określane jako trivium. Z kolei w klasach wyższych były to podręczniki arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki, które to cztery przedmioty określano mianem quadrivium. Trivium i quadrivium nazywano siedmioma sztukami wyzwolonymi. Co to tak naprawdę jest to trivium i quadrivium? Gdyby szukać definicji tych słów, jeśli chodzi o szkolnictwo, to jest system takiej podstawowej i ogólnej edukacji, który powstał już w okresie starożytnym. Był on powszechnie stosowany w starożytnej Grecji i Rzymie i obejmował nauczanie literatury i matematyki. W wieku V i VI został on troszeczkę ujednolicony. Na poziomie niższym właśnie nauczano gramatyki, retoryki i dialektyki, a na poziomie wyższym, tak jak mówiłem, arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Musimy tutaj pamiętać, że nazwy tych przedmiotów nie do końca odpowiadają poszczególnym naukom, które się wykształciły w nowożytności. Ten system, który powstał w starożytności, stał się jakby podstawą kształcenia w średniowiecznej Europie, czyli tutaj w tym wypadku epoka średniowiecza nie odcięła się od starożytności, ale przejęła pewien wzorzec, jeśli chodzi o nauczanie, i dostosowała go do jakby swoich potrzeb. To spowodowało, że właśnie ten system przeniósł do kultury chrześcijańskiego Zachodu antyczną tradycję naukową i edukacyjną. Jest taki fajny wiersz, który zobrazuje nam, czego tak naprawdę nauczano na tych siedmiu przedmiotach.
Brzmi on mniej więcej tak. Gramatyka mówi, dialektyka uczy prawdy, retoryka stosuje słowa, muzyka śpiewa, arytmetyka liczy, geometria waży, astronomia czci gwiazdy. I teraz kilka słów na temat tych poszczególnych przedmiotów. Jeśli chodzi o gramatykę, to był to fundament sztuk tych pozostałych dwóch, czyli dialektyki i retoryki, oraz również wywierała ona wpływ na pozostałe nauki. Celem gramatyki w rozumieniu średniowiecznym było wykształcenie biegłości w posługiwaniu się językiem literackim. Język literacki był językiem nauki, państwa i religii. I oczywiście jest to zrozumiałe, że był to język łaciński. W średniowieczu gramatyka jako przedmiot składała się z dwóch elementów. Chodziło tutaj o naukę mówienia i pisania po łacinie, a drugi ten element to studium literatury, co było połączone również z nauką płynnego czytania tekstów. O ile w starożytności nauka gramatyki trwała około roku lub dwa, to w średniowieczu wydłużono ten okres do przynajmniej 3, a nawet i 4 lat. Pisania i języka uczono się przez zapamiętywanie najpierw liter, potem sylab, a na końcu części mowy. Uczeń, który był początkujący, najpierw musiał się nauczyć liter. I tutaj zwykle uczył się z takiego dzieła, które nosiło tytuł Ars Minor Donata. To było takie krótkie dzieło, które przekazywało informacje na temat łacińskich części mowy w formie pytań i odpowiedzi. Taki samouczek z pytaniami i odpowiedziami. Podstawowego słownictwa łacińskiego z kolei nauczano poprzez podawanie na przykład analogii synonimów. I tutaj rzucę takim przykładem, że człowiek to po łacinie homo, ponieważ uczyniony został z humusa, czyli z ziemi. Tym jakby takim tropem, taką ścieżką jakby dedukcji właśnie starano się iść, nauczając się podstawowego słownictwa łacińskiego. Kiedy już dany uczeń opanował zasady pisowni i języka oraz podstawowe słownictwo, to przystępował do nauki czytania. I w tym celu, co jest ciekawe, nie stosowano wcale specjalnych podręczników do nauki czytania, ale posługiwano się dziełami poetów. Praca nad utworem poetyckim składała się zwykle z kilku etapów. Wymieniając je kolejno, to było to poprawne techniczne przeczytanie wyznaczonego fragmentu, potem trzeba go było przeczytać ze zrozumieniem, czyli z objaśnieniem znaczenia poszczególnych słów i rozbiorem zdań, następnie należało się wykazać interpretacją całego fragmentu, czyli trzeba było wyjaśnić znaczenie jego treści, i wreszcie należało dokonać krytyki tekstu, czyli oceny środków stylistycznych, jakie zastosował autor. Aby zaliczyć kurs gramatyki, najczęściej trzeba było napisać własny poprawnie skonstruowany wiersz. Tak mniej więcej wyglądała gramatyka, jeśli chodzi o to, czego ona nauczała i jakie były jej poszczególne etapy. Kolejnym przedmiotem była retoryka. Celem retoryki było wykształcenie umiejętności pisania i wygłaszania przez ucznia własnych wypowiedzi. I tutaj, o ile ukończenie gramatyki wiązało się ze stworzeniem jakiegoś swojego wiersza, o tyle retorykę zaliczano na podstawie mowy, którą uczeń wygłaszał prozą. I najczęściej było to mowa wygłaszana publicznie. Stąd też jakby to wiązało się z tym, że podstawowym elementem kursu retoryki była nauka jasnego, stosownego i ozdobnego wyrażania myśli prozą. Drugim takim elementem retoryki było formowanie postawy religijnej, moralnej, społecznej bądź też politycznej danego ucznia. Czym się posługiwano, jeśli chodzi o naukę retoryki? Głównym takim, nazwijmy to, podręcznikiem były dzieła Cycerona, czyli znanego
starożytnego myśliciela. Zwykle uczono się na pamięć jego mów, aby potem w praktyce stosować jego sposób wysławiania się czy też argumentacji. Z jego też prac czerpano sposoby umożliwiające przekonanie słuchaczy do własnych racji. Myślę, że dzisiaj taka retoryka przydałaby się wielu osobom w życiu, bo sztuka poprawnego wysławiania się czy też dochodzenia swoich racji wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mocno kuleje w naszym społeczeństwie. Kolejny przedmiot ciekawy, należący do trivium, to dialektyka. Dialektyka to opanowanie sztuki dyskutowania na dowolny temat. I tutaj na początku nauczano zasad poprawnego rozumowania, a następnie w formie takiego praktycznego ćwiczenia przeprowadzano debatę. Jeden z uczniów starał się udowodnić jakąś dowolną tezę, a drugi musiał ją obalić. Najczęściej te debaty miały charakter szkolny i rozstrzygały problemy zadawane przez nauczyciela. Żeby zaliczyć ten przedmiot dialektykę, trzeba było najczęściej wygrać odpowiednią liczbę debat. Często one miały również charakter publiczny. Tak, w takim oto kształcie wyglądało trivium, czyli gramatyka, dialektyka i retoryka. Jeśli natomiast chodzi o quadrivium, czyli ten wyższy stopień, to tutaj arytmetyka, jej znaczenie było podobne, jeśli chodzi o obecną arytmetykę. Chodziło o opanowanie umiejętności przeprowadzania różnego rodzaju obliczeń. Geometria to tak naprawdę był przedmiot zbliżony do obecnego nauczania geodezji, bo składał się z takich dwóch zasadniczych części: nauczania geografii i właściwej geometrii, czyli takiej, jaką znamy dziś. Z kolei astronomia, tutaj główny nacisk był położony na nauczanie matematycznych sposobów mierzenia i obliczania czasu. To się nazywało komputystyka, jak również wyjaśnienia struktury wszechświata, czyli wiedza o kosmosie i obserwację nieba widzianego z powierzchni Ziemi. I wreszcie muzyka. Muzyka tak naprawdę była wówczas nauką, którą uczono wyłącznie teoretycznie. Uważano ją trochę za rozszerzenie arytmetyki i w ramach muzyki wprowadzano różne nowe pojęcia matematyczne, na przykład ułamki. Dzisiaj ułamki kojarzymy oczywiście z matematyką. Wtedy było im bliżej do muzyki niż do matematyki, niż do arytmetyki. Nie kształcono na przykład podczas muzyki umiejętności śpiewu albo też gry na instrumencie. Wyjątkiem były tylko niektóre średniowieczne szkoły katedralne lub klasztorne. Termin muzyka i muzyk, taki jaki znamy dzisiaj, ukształtował się dopiero w czasach nowożytnych, a dokładnie w wieku XVI. Tyle jeśli chodzi o quadrivium. Co do rozwoju szkół dalej w Polsce, to dość duży rozwój szkół katedralnych notuje się w okresie XII wieku, zwłaszcza w okresie panowania Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, a szczególnie za czasów Kazimierza Sprawiedliwego. To już jest okres rozbicia dzielnicowego. W połowie XII wieku, czyli około 1150 roku, wiemy, że istniały już szkoły katedralne w Poznaniu, w Julinie, a w początkach XIII wieku w Płocku i we Włocławku. I tutaj istotne jest to, że na okres panowania Krzywoustego, ale również potem Kazimierza Sprawiedliwego, przypadają pierwsze trzy sobory laterańskie, które mocno zreformowały oświatę. Dlaczego reformy oświaty na soborach, czyli na zgromadzeniach kościelnych? No, oczywiście dlatego, że oświata i wychowanie była wówczas nierozłącznie związana z religią i z chrześcijaństwem. Jakie to główne reformy? Wprowadzono finansowanie szkół z funduszy wydzielonych z beneficjów kościelnych. Chodziło o to, aby umożliwić edukację klerykom katedralnym oraz ubogim scholarom.
Miało to też utorować drogę uboższej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i do wchodzenia i we wchodzeniu do służb kościelnych. Podobne wytyczne dostały też klasztory. I tutaj, jeśli chodzi o te trzy sobory, to szczególnie istotny był Sobór Laterański IV w roku 1215. Tutaj on był bardzo istotny. Regulacje z tego soboru umocniły uniwersalistyczną organizację średniowiecznego szkolnictwa i tak naprawdę usankcjonowały podział, który już istniał wcześniej, na trzy rodzaje szkół. Szkoły katedralne, kolegiackie i te najniższe, czyli parafialne. Można więc powiedzieć, że organizacja polskiego szkolnictwa średniowiecznego odpowiadała strukturze szkolnictwa kościelnego na zachodzie Europy. U nas również szkoły nauczały według programu Trivium i Quadrivium. Pełen taki kurs miał realizować szkoły katedralne i kolegiackie, natomiast kształcenie w formie podstawowej, czyli nauka początków łaciny, katechizmu, pacierza czy też śpiewu kościelnego, leżał jakby w gestii szkół parafialnych. Jednak tak naprawdę nie był przestrzegany rozdział zadań i kompetencji między katedrami i parafiami, głównie ze względów i kadrowych, ale również ekonomicznych. Poza tym trzeba też pamiętać, że programy szkół parafialnych cechowało duże zróżnicowanie. Były szkoły parafialne, które były lepiej doposażone, zarówno jeśli chodzi o środki finansowe, jak i materiały do nauki. One na przykład wykraczały poza średnią nauczania szkół parafialnych i realizowały nawet czasami elementy programu szkół katedralnych, czyli wybijały się jakby ponad przeciętność, w której często tkwiły szkoły parafialne. Oczywiście nie muszę, myślę, mówić o tym, że szczególne znaczenie w okresie średniowiecza w Polsce miał język łaciński. To wynikało z uniwersalizmu średniowiecza, bo łacina była obowiązującym językiem zarówno w kościele, jak i w życiu państwowym, w którym to była językiem urzędowym. Poza tym łacina była również językiem nauki, filozofii i teologii. Podręczniki, które wówczas istniały, były bardzo drogie i tak naprawdę służyły bardziej nauczycielom niż uczniom. W szkołach na terenie ziem polskich, oprócz stosowania ogólnodostępnych książek, zagranicznych oczywiście, już w XV wieku powstawały też książki polskie. I tutaj wśród autorów można wymienić chociażby Marka z Opatowa, Wacława z Obornik i również kilku innych. W szkole średniowiecznej, to też warto powiedzieć, dominował przekaz ustny nauczyciela, a uczniowie uczyli się na zasadzie przyswajania wiedzy pamięciowej. Jeśli chodzi o naukę łaciny, to ona zaczynała się od przyswajania przez uczniów modlitw, psalmów. Wyglądało to mniej więcej tak, że nauczyciel głośno wypowiadał niezrozumiałe słowa dla uczniów. Oni je potem mechanicznie powtarzali, aż w końcu je zapamiętali. Myślę, że tą metodę stosowano dosyć długo. Kolejnym krokiem nauki była nauka pisania. Trzeba było tutaj poznawać głoski, no i oczywiście potem słowa. Na czym ćwiczono? Ćwiczono na podstawowych modlitwach i psalmach. To ułatwiało w pewien sposób proces też przyswajania techniki czytania. I taka praca nad tym doskonaleniem trwała około 3 lat. Gdy ktoś się już nauczył czytać, następowała nauka pisania i tutaj stosowano tabliczki powleczone woskiem. One służyły uczniom do odwzorowywania takim specjalnym rylcem napisanych przez nauczyciela poszczególnych liter. I tutaj celem zdobycia umiejętności pisania było powielanie liter z tablicy aż do opanowania pisma.
Pewnie Państwo widzieli niejednokrotnie gdzieś, czy to w filmach, czy może w książkach, wyczytali, że dużą wagę przywiązywano wtedy do pisma ozdobnego. Z nim spotykamy się często w bogato zdobionych iluminacje właśnie księgach. Kładziono też nacisk na to, żeby litery miały ładny kształt i nawet na połączenia pomiędzy literami. Jeśli chodzi o język polski, to on pełnił rolę pomocniczą w szkole na ziemiach polskich ówczesnych. Do czego mógł służyć język polski? No, pewnie służył do objaśnienia znaczenia słów oraz tekstów, co jednak oczywiście w pewien sposób kształtowało naszą mowę ojczystą, a być może również pozwalało na utrwalanie jej na piśmie. Co do metod wychowania w średniowieczu, no zdecydowanie były one surowe, żeby nie powiedzieć bardzo surowe, i obowiązywały tak naprawdę we wszystkich typach szkół, czyli w katedralnych, kolegiackich i parafialnych. Z pewnością w szkole panowała dość duża dyscyplina. Uczniowie mieszkali razem i przeważnie zajmowali ciemne oraz słabo ogrzewane cele. Chłopców przyzwyczajano do długich modlitw w dzień i w nocy. Często stosowano również kary cielesne. To było dość nagminne. Dzisiaj oczywiście to się spotyka z pewnymi sankcjami. Wtedy kary cielesne były dość powszechne. Jeśli chodzi o poziom nauczycieli, no to był on zróżnicowany. Siłą rzeczy musiał być wyższy w szkołach katedralnych i kolegiackich, natomiast niski był w parafialnych. Jeśli chodzi o organizację szkolnictwa, to ono podlegało w diecezjach biskupom, natomiast dla jego takiego nadzoru powołano urząd scholastyka. Scholastykiem był przeważnie jeden z członków kapituły biskupiej i on miał prawo powoływać rektorów i nauczycieli. Jeśli chodzi o funkcje nauczycieli w szkołach, to do szkół katedralnych trafiali przeważnie oprócz absolwentów tych placówek magistrzy uniwersyteccy, a szkoły parafialne, no, z racji tego, że nie miały jakiegoś wysokiego statusu społecznego, nauczyciele byli tam słabo wynagradzani, to dochodziło do zjawiska częstego odpływu nauczycieli ze szkół parafialnych, którzy po prostu szukali lepszych warunków pracy. Tutaj mi się nasuwa taka analogia, że i dziś zawód nauczyciela nie cieszy się chyba takim autorytetem, jak i również gratyfikacją finansową, jakim powinno. Trzeba też kilka słów powiedzieć na temat uniwersytetu, bo tutaj już to słowo wywołałem. Otóż z miarą upływu czasu coraz bardziej było widać, że rośnie zapotrzebowanie na naukę. I zaczął się pojawiać taka specjalna filia, mianowicie uniwersytet. Pierwszym uniwersytetem w Polsce był oczywiście Akademia Krakowska. 1364 rok i to jest panowanie Kazimierza Wielkiego. Posiadanie uniwersytetu w granicach własnego kraju na pewno również wpływało pozytywnie na rangę królestwa. Jeśli chodzi konkretnie o to o tło, jak powstał uniwersytet w Polsce, ten pierwszy, to Kazimierz Wielki zwrócił się z prośbą do papieża Urbana V. No i 12 maja dokładnie 1364 roku wydano akt fundacyjny z ramienia króla, który to potem został potwierdzony przez władze Krakowa. Uniwersytety oczywiście rządziły się własnym prawem i strzegły swych odrębności. Niemniej jednak uczelnia ta była związana z losami narodu. Król Kazimierz, nie było mu dane cieszyć się długo istnieniem uniwersytetu, bo zmarł już w roku 1370, czyli ledwie 6 lat mógł się nim cieszyć. No ale cóż,
Podsumowując temat szkolnictwa polskiego, to od momentu, kiedy się pojawiło, czyli od czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, powoli się rozwijało. Nie było oczywiście doskonałe. Tutaj mam na myśli przede wszystkim chociażby takie aspekty jak kary cielesne, mechaniczne nauczanie. No i początkowo ta szkoła miała tryb elitarny, czyli nie było dostępu wszystkich osób, tylko miała ona charakter nie egalitarny, tylko elitarny. Z racji tego, że polska szkoła była mocno, jeśli nie bardzo wzorowana na szkole zachodniej, to ona dorównywała poziomem tym szkołom również w Europie. Czy w szkolnictwie nastąpił jakiś przełom? Tak, takim przełomem można uznać fundację właśnie Uniwersytetu Krakowskiego, czyli czasy Kazimierza Wielkiego. I tutaj trzeba powiedzieć, że już w latach 1440-1525 w Krakowie studiowało ponad 25 tysięcy studentów. To oczywiście przełożyło się na to, jak Polska potem się rozwijała, niewątpliwie miało na to duży wpływ. Tutaj widzą Państwo współczesną Akademię Krakowską, czyli dzisiaj Uniwersytet w Krakowie. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na kilkuminutowy film poświęcony największym wynalazkom średniowiecza, które niewątpliwie też są związane z rozwojem nauczania i szkolnictwa. Zacofanie i stagnacji? Nic z tych rzeczy. W rzekomych ciemnych wiekach dokonano setek przełomowych odkryć. Epoka zacofania i stagnacji? Nic z tych rzeczy. W rzekomych ciemnych wiekach dokonano setek przełomowych odkryć. Niektóre z tych innowacji na zawsze zmieniły dzieje świata. Dzisiaj w wielkiej historii z kamieniem jenickim pięć największych wynalazków średniowiecza. Na ostatnim miejscu proch strzelniczy. Broń palna kojarzy się z epoką nowożytną. Wynalazek, który do dzisiaj kreuje obraz wojskowości, pochodzi jednak ze średniowiecza. Proch, odkryty w Chinach, dotarł do Europy najprawdopodobniej w XIV stuleciu. Z roku 1326 pochodzi angielski traktat naukowy, w którym zamieszczono najstarszą rycinę armaty. W tym samym roku dokonano też zakupu metalowych dział i pocisków na potrzeby obrony Florencji. W ciągu kilku dekad działa stały się nieodłącznym elementem sztuki wojennej. Już w latach 60. XIV wieku we Włoszech zaczęto też eksperymentować z ręczną bronią palną. W roku 1410, tym samym, w którym stoczono bitwę pod Grunwaldem, książę Burgundii dysponował podobno 4000 arkebusów. A w połowie XV wieku broni palnej używano w każdej armii na kontynencie. Miejsce czwarte – nowoczesne rolnictwo. Według popularnej hipotezy, którą zaproponował profesor Lin White, około roku 1000 Europę ogarnęła gospodarcza rewolucja. Zdaniem nagrodzonego badacza z Princeton, to wtedy doszło do radykalnych przemian, które popchnęły kontynent ku nowoczesności. Na ich skutek obszar Morza Śródziemnego stracił prymat, a w siłę zaczęły rosnąć kraje północnej Europy – przyszłe globalne mocarstwa. White uważał, że postęp wynikał ściśle z innowacji w rolnictwie. Właśnie około roku 1000 upowszechnił się nowy sposób uprawy ziemi, tak zwana trójpolówka. System ten zwiększył uzyskiwane plony o 30% i znacząco ograniczył ryzyko głodu. Co więcej, na przełomie tysiącleci wprowadzono nowe formy uprzęży oraz ciężkie pługi, pozwalające uprawiać pola, które wcześniej były bezwartościowe. W rzeczywistości rewolucja była bardziej rozciągnięta w czasie i trudniejsza niż wyobrażał sobie White. Nie ulega jednak wątpliwości, że rolnicze innowacje zupełnie zmieniły obraz życia i pozwoliły Europie zacząć się bogacić. Miejsce trzecie – okulary. Starożytność znała szkło, ale dopiero w średniowieczu dokonano innowacji, które pozwoliły uczynić z niego jeden z najważniejszych materiałów. Najpóźniej w XIII wieku podjęto produkcję szklanych luster. Za ich sprawą Europejczycy mogli po raz pierwszy zobaczyć swoje w pełni wyraźne odbicie.
zmieniło się podejście do tożsamości i indywidualizmu. Człowiek wreszcie wiedział, co ma na myśli, gdy mówi ja. Przeźroczyste szyby okienne wpłynęły na budownictwo, a technika produkcji witraży na sztukę. Za sprawą ulepszonego szkła rozwijały się medycyna i technika. Chyba największe znaczenie miał jednak wynalazek okularów. Pierwsze zrobiono prawdopodobnie około roku 1280, a 3 dekady później, jak podaje Norman Davies, własną parę nosił nawet niemiecki cesarz Henryk VII. Dzięki okularom krótkowzroczność, będąca nieodłącznym efektem obcowania z księgami, przestała hamować rozwój nauki. Znaczenie tego wynalazku doceni każdy, kto dzisiaj nosi okulary bądź soczewki kontaktowe, a więc nawet 1,5 miliarda osób na świecie. Miejsce drugie – mechaniczny zegar. U zarania średniowiecza nie istniały precyzyjne narzędzia pozwalające odmierzać dłuższe odcinki czasu. Były wprawdzie zegary wodne i słoneczne, ale na przykład klepsydry pojawiły się dopiero w tych ponoć ciemnych wiekach. Nic dziwnego, że do upływu czasu odchodzono z o wiele większą swobodą niż dzisiaj. Istnieją średniowieczne teksty tłumaczące, że godzina to po prostu czas potrzebny do przejścia pieszo 3 mil w lecie bądź 2 w zimie. Ewentualnie był to czas równy temu, którego było trzeba na przeczytanie 6 biblijnych psalmów. Większa dokładność wymagała zegarów mechanicznych. Projektowano je już w wieku XIII, ale pierwsze próby, o których można z całą pewnością powiedzieć, że przyniosły skutek, to dopiero stulecie XIV. Wybitny mediewista Jacques Legoff podkreślał, że zegary zmieniły samą ideę czasu. Pozwalały odmierzać godziny pracy i na nowo zorganizowały życie miast. Fakt, że dzisiaj wszyscy za czymś pędzimy i że w XXI wieku liczy się każda minuta, to niewątpliwe dziedzictwo średniowiecza. Miejsce pierwsze – prasa drukarska. Średniowieczne księgi były towarem luksusowym i trudno dostępnym. W sytuacji, gdy każdy tekst wymagał ręcznego przepisywania, wiedza rozprzestrzeniała się w żółwim tempie, a te same dzieła istniały w dziesiątkach wersji, różniących się szczegółami lub wypełnionych niezamierzonymi błędami skrybów. Dopiero druk sprawił, że informacja mogła dotrzeć do każdego i to w tej samej formie, której powstała. Około 1450 roku w Moguncji rozpoczęła działalność pierwsza drukarnia książek, zorganizowana przez Johanna Gutenberga. I zdaniem niektórych historyków właśnie w tamtej chwili dobiegło końca średniowiecze. To tylko niektóre z kluczowych wynalazków tej epoki. Lista równie dobrze mogłaby zawierać ich nie 5, ale 50, które twoim zdaniem niesłusznie pominąłem. Jaka innowacja powinna zająć najlepsze pierwsze miejsce? Jeśli film Ci się spodobał i chcesz, żeby powstały kolejne, polub go i zasubskrybuj mój nowy kanał. Tyle jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie nauczania i edukacji w średniowieczu. Teraz przejdę do punktu drugiego, czyli do medycyny. Wrócę tylko tutaj do odpowiedniego slajdu. Tutaj już byliśmy. Medycyna. Na początek kilka takich ciekawostek, jak sobie radzono z różnymi schorzeniami. Oczywiście to nie jest tak, że to były uniwersalne metody stosowane w całej Europie, ale potraktujmy to jako ciekawostki, czasami śmieszne, czasami tragiczne. Wiadomo, że tych urządzeń do leczenia było niewiele, żeby nie powiedzieć prawie wcale. I tak samo nie było też leków w takim rozumieniu, jakie znamy je dzisiaj. Skoro nie mieliśmy takich specyfików, no to trzeba było szukać i odwoływać się do metod naturalnych. I na przykład są takie wzmianki, że osoby, która często miewała omdlenia, jak leczono, otóż zalecano jej wdychanie dymu. Nie był to jednak dym normalny, z jakiegoś pierwszego, lepszego ogniska, tylko dym ze specjalnych ptasich piór. Podpalano kubkę takich piór, a następnie sadzano taką osobę i kazano jej go intensywnie wdychać. No efekt takiego zabiegu nie był chyba zbyt dobry. A jeśli ktoś miał na przykład ranę na ręce lub nodze, no to w najgorszym wypadku dokonywano amputacji takiej kończyny. A problemy skórne? Tutaj oryginalną metodą, która gdzieś przewinęła się, jeśli chodzi o wzmianki, to kazano takiemu choremu obkładać skórą z wilka miejsca właśnie, gdzie występowała dolegliwość. Oczywiście znane było też leczenie pijawkami, które są stosowane po dzień dzisiejszy.
Tutaj kierowano się tym, myślano po prostu, że pijawki są w stanie wystać z nas wszystko to, co jest złe. A jak ktoś miał kłopoty z pamięcią, no to dziś pewnie taka osoba dostałaby witaminy, lecytynę, a co dawano w średniowieczu? Takiemu pacjentowi często kazano zażywać imbir. My dziś imbir stosujemy w nieco innych celu, dając do potraw po to, aby nadać mu intensywny smak, ale też na przykład często stosowany w okresie zimowym jako dodatek do różnego rodzaju napojów czy też potraw i w celu jakby uniknięcia przeziębienia. Często też średniowieczni doktorzy zalecali melasę. Melasę w rozumieniu gęstego i ciemnego syropu. My dzisiaj robimy najczęściej melasę z cukru trzcinowego lub buraczanego. Wtedy było też podobnie. A jeśli ktoś na przykład miał problemy ze skórą i paznokciami, albo miał gdzieś liszaj, no to co wtedy? Dziś mamy leki, maści, kremy. Wtedy na przykład radzono, aby umyć włosy w moczu jakiegoś chłopca. Tutaj to się może wydawać śmieszne, ale dziś mocz też jest stosowany jako metoda leczenia i ta metoda nazywa się urynoterapią. Oczywiście ona wywołuje kontrowersje. Nie każdy jakby chce używać swojego moczu, ale pewne badania dowodzą, że może ona przynosić pozytywne skutki. Na stłuczenie i złamania w średniowieczu często polecano okład z mąki i tłuszczu. Mieszano te dwa składniki i albo smarowano, albo też przykładano nasączony nimi materiał. Jeśli ktoś miał katar albo zatkany nos, to częstym sposobem na pozbycie się kataru w średniowieczu było wsadzenie mu do nosa cebuli. Takich dziwnych przypadków było dużo. Co jeszcze warto wiedzieć o medycynie w średniowieczu? Otóż tak naprawdę od czasów najdawniejszych ludzie wierzyli, że choroba to nic innego jak kara pochodząca od Boga. Wierzyli również w to, że kapłani czarownicy mogą z tej choroby wyleczyć. Taka wiara to nie jest jakby wymysł średniowiecza, bo ona się pojawiała już w starożytności. Szybko też odkryto, że istnieją naturalne sposoby, które powodują choroby, ale które również przyczyniają się do wyzdrowienia. Warto też zauważyć, że istotne dla rozwoju chorób i też po części dla rozwoju medycyny były warunki, w jakich wówczas ludzie żyli. Ludzie często mieszkali w dużych skupiskach, po braku higieny również możemy, myślę, wówczas często mówić. Głód też był dość powszechny. No i co do leczenia chorób, schorzeń, to często uciekano się właśnie do metod naturalnych. Radzono sobie tak, jak była taka możliwość, czy to w ziołolecznictwie, czy też w naturze. Jakie jeszcze używano sposoby takie dość popularne? Jednym ze sposobów było chociażby puszczanie krwi. Tym się zajmowali kowale lub cyrulicy, czyli osoby, które jednocześnie były też odpowiedzialne za na przykład golenie lub wyrywanie zębów. To ciekawe, puszczanie krwi było popularne aż do XIX wieku. Wierzono bowiem, że pozbawienie człowieka określonej ilości krwi leczyło z chorób, które miały jakby z tą krwią wypłynąć z ciała człowieka. Metoda ta działała korzystnie na osoby cierpiące nadciśnienie. Skąd tą krew spuszczano? Najczęściej z rąk lub szyi, a nawet ze skroni potrafiono to robić, nakłuwając tętnicę. Popularne, tak jak już wcześniej powiedziałem, było przestawianie pijawek, co jest znane aż do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie można było też uniknąć pewnych zabiegów chirurgicznych.
czym je wykonywano, no wówczas nie było takich narzędzi, jakie mamy dzisiaj. Tutaj mamy wizerunek średniowiecznego dentysty. O puszczeniu krwi już mówiłem. Zabiegi chirurgiczne. Zwykle narzędziami, którymi posługiwał się ówczesny, w cudzysłowie, chirurg, to były narzędzia rzemieślnicze, takie jak piła, młotek i różnego rodzaju wiertła lub chwytaki. Jeśli ktoś złamał nogę, to niestety częstym jakby następstwem tego, czy próbą wyleczenia, była amputacja tej nogi. Ponieważ no, nie grzeszono wówczas znajomością anatomii, to chęć szybkiego wyleczenia często kończyła się w taki oto sposób. Również w okresie średniowiecza stosowano lewatywę. Było to często praktykowane jako sposób na wszelkie dolegliwości. Tutaj ciekawostką jest to, że przyrząd, którym wykonywano lewatywę, to była korbka lub pompka, potrafiły przebierać fantazyjne, wręcz niemal artystyczne formy. Do wody, która używano do lewatywy, dodawano różnego rodzaju ziół, które miały pomóc w leczeniu, ale także i alkohol. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że ludność średniowiecza była mocno zabobonna. Wiara w cuda, w różne dziwne zjawiska niezwiązane z medycyną również jakby oddziaływały na praktyki uzdrawiające chorych. Mocno wierzono w magiczną moc ziół, stosowano medycynę ludową, wpatrywano się również w gwiazdy. Obejrzymy sobie teraz krótki film, który w cudzysłowie pokazuje nam średniowieczne metody walki z różnego rodzaju dolegliwościami. Uważaliście, że średniowieczna medycyna to nic jak tylko zacofanie, ciemnota i kawałek drewna do zagryzienia? No to macie w zupełności rację. Lekarze byli zdania, że dotykania ciała chorego należało unikać jak zarazy. W średniowieczu pojawiały się przepisy wymagające od lekarzy noszenia aktualnych wykresów astrologicznych i horoskopów w torbach na przybory medyczne. Stąd też migrenę najlepiej było leczyć 3 kwietnia, a ślepotę 11 kwietnia. W 1437 na paryskiej Sorbonie wybuchł zażarty spór dotyczący wyznaczania dokładnego terminu podawania środka przyczyszczającego. Natomiast przed przystąpieniem do operacji głowy trzeba było wziąć pod uwagę dokładną fazę księżyca. A jeszcze niech mi który zarzuci, że z księżyca ściągnięte te informacje. Jeden z najlepszych chirurgów tamtej epoki, Henri de Mondeville, ostrzegał, że każdy lekarz, który odmawia zadawania swoim pacjentom możliwie najwięcej bólu, nawet niepotrzebnie, zrobi z siebie pośmiewisko. Zadawanie bólu nie było w średniowieczu niczym niecodziennym. Najlepsze, na co mógł liczyć pacjent, to kilku silnych chłopów, którzy byli w stanie go przytrzymać, oraz ostry nóż i kawałek drewna do zagryzienia. W czasach, gdy nie znano jeszcze środków znieczulających, zabiegi chirurgiczne były tak przerażające, że przyjaciele chorego często mdleli, a pomocnicy chirurgów czasami uciekali. No, na dobre i na złe to nie było. Łaskotanie człowieka w celu wydobycia go z depresji wydawało się jak najbardziej sensowne czytelnikom traktatu napisanego w 1314 roku przez Jana z Gadesden. W innych rozdziałach swojej rozprawy Gadesden zalecał upuszczanie krwi przed wyruszeniem w długą podróż, gotowanie martwego psa jako środek zaradczy na paraliż, a rodzicom dzieci, które się zatruły, radził, by wymieszali gęsie odchody z jedzeniem dla swojej kochanej dziatwy. Najlepiej nic im o tym nie mówiąc, przecież z radości by nie mogły spać całą noc.
Ostrzegał też, że ziewanie może być niebezpieczne, bo może doprowadzić do przemieszczenia szczęki. W przypadku bólu zęba Gadesden stosował igłę namoczoną w brei składającej się z robaków. W ogóle to przestrzegał również pacjentów, zwłaszcza tych, którzy mieli zostać kochankami, żeby nosili czystą bieliznę. Chcąc wyleczyć chorego z padaczki, piekł gniazdo kukułcze i wdmuchiwał powstały z niego pył do nosa pacjenta. A gdy to nie działało, zawieszał mu na szyi dziób kukułki. A gdy to nie działało, pewnie puszczał lot nad kukułczym gniazdem. W średniowieczu panowało przekonanie, że istniała choroba elfów. To tajemnicze schorzenie, którego przyczyną, jak wierzono, były maleńkie elfy i wysyłane przez nie strzały, można było rzecz jasna wyleczyć. Tak samo jak gojenie obrażeń nie stanowiło problemu, a były dwie szkoły. Według jednej przygotowywano maść z utartej żaby, mielonego mięsa kraba oraz jaszczurki. Według drugiej do zasklepienia ran wykorzystywano pajęczyny. Kładziono także głodne afrykańskie mrówki na brzegu rany, aby ją zasklepiły. Wszystkie metody odnosiły skutek, a sztuczkę z afrykańskimi mrówkami stosuje się po dziś dzień. A czy w zeszłym tygodniu to nie było w odcinku Szpitala w polskiej telewizji? W dawnych czasach mocz był środkiem zapobiegawczym i zdrowym napojem. Jan XXI, jedyny średniowieczny medyk, który został papieżem, pijał mocz regularnie do czasu, aż spadło mu na głowę sklepienie, które sam zresztą zaprojektował. No, wypadku nie przeżył. Galen nie był wielkim fanem terapii moczem, nie mógł znieść jego zapachu, ale zalecał picie tak zwanego złotego kleju, czyli uryny niewinnego chłopca zmieszanej w miedzianym naczyniu. Czy tylko ja mam wrażenie, czy kilka osób nie przestało właśnie oglądać filmu? W VII wieku wybitni lekarze wiedli spory na temat wyboru najlepszego lekarstwa na chorobę z miłości. Wszyscy jednak zgadzali się, że najważniejsze jest utrzymywanie dostatecznej wilgotności mózgu. Aby ją zapewnić, lekarze zmuszali usychającego z miłości mężczyznę do woni cuchnących odchodów ukochanej, żarzących się wszakże podczas spalania. No, teraz to już większość wyłączyła film. Żarzące się odchody? Po tym to nie tylko miłość mi, ale większość chorób znanych ludzkości. W przypadku bólu zęba zalecano upuszczanie krwi, a także przypalanie nerwów kwasem lub rozgrzanym prętem oraz przepłukiwanie ust roztopionym złotem. Chcąc poradzić sobie z robakami zębowymi, radzono sobie różami lub umieszczaniem zapalonych świec w ustach pacjenta. Rekomendowano również przypalanie skóry za uszami. No, to dopiero skrót myślowy. Żeby przestał boleć ząb, wystarczyło palić żywym ogniem za uszami. Zrozumiałe jest więc, że w owych czasach robiono wszystko, co tylko się dało, by uniknąć wizyty u dentysty. Popularne było żucie patyków w celu oczyszczenia zębów, a także używanie wykałaczek. W późnym średniowieczu możni prawdopodobnie posługiwali się szczoteczkami do zębów, przy czym z jednej takiej szczoteczki korzystała cała rodzina. Jej włosie ze szczeciny dzika łatwo się kruszyło, wpadając do gardła, a radzono także, szczególnie kobietom, płukanie zębów dobrym winem, żeby zapobiec brzydkiemu zapachowi z ust. To by dopiero była dzisiaj reklama. Pij wino, póki flacha pusta, wówczas powiem, nie walą usta. Miewasz czkawkę? No to słuchaj tego. Hildegarda z Bingen była wizjonerką, a także czołowym dwunastowiecznym autorytetem w sprawach dotyczących stylu życia. Hildegarda uważała, że czkawka stanowi zapowiedź raka. Melancholię zaś wywoływał jej zdaniem malejący księżyc, który sprawiał, że w wątrobie człowieka pojawiały się niewielkie otwory, jak w serze. Uwaga, biegacze! Jej zdaniem zbyt szybkie bieganie mogło doprowadzić do skurczenia się jąder i przedostania się toksycznej flegmy do mózgu. Ale to nie koniec opowieści o Hildegardzie. Mniszka z Bingen oferowała też swoje medykamenty. Chcąc wyleczyć pacjenta z żółtaczki, pozbawiała nietoperza przytomności, a następnie przywiązywała go do lędźwi chorego. Napary suszonej wątroby lwa miały łagodzić niestrawność, a mężczyznom, niezaspokojonym seksualnie, radziła nacierać genitalia maścią z krogulca i soku z drzew. Lekarstwem na padaczkę było pieczone przez nią ciasto z krwią kreta, dziobem kaczki oraz łapą samicy gęsi. W
Woda, w której gotowano obdartą ze skóry mysz, stanowiła odżywczy wywar, a dostateczna ilość mysich skór, jak zauważyła Hildegarda, mogła wystarczyć na całkiem ładne palto. No a jak? Przecież do dzisiaj palto z mysich skór bije rekordy popularności na mieście. Trotula to zbiór trzech tekstów napisanych w XI lub XII wieku, nie wiadomo. W sprawach dotyczących zdrowia i diety radziła, aby niewiasta, która jest już zbyt otyła, żeby mieć dzieci, nasmarowała się obficie pastą z krowiego łajna oraz dobrego wina, a potem usiadła w gorącej saunie i pozostała tam tak długo, aż zrobi się zielona. Równie otyły mąż lub narzeczony miał obtoczyć się w takiej samej miksturze, a potem zagrzebać w piasku nad oceanem. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu, dziękuję za subskrypcję, lajki i komentarze. Jak Ci się film podobał, daj kciuka do góry, a jak nie, to w dół. A my się widzimy w następnym filmie. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam. Ostry film oczywiście jest on, trzeba go traktować troszkę z przymrużeniem oka, bo to są takie tylko ekstremalne przypadki, żeby troszeczkę zatrzeć to bardzo niekorzystne wrażenie, jakie może ten film pozostawił po sobie. Potraktujmy to jako ciekawostki, natomiast medycyna w średniowieczu to nie tylko zacofanie, ale i również rozwój. I co za tym rozwojem się kryje? Co możemy zaliczyć do średniowiecznych zdobyczy medycyny? Otóż, po pierwsze, jest to na pewno cesarskie cięcie. Było ono, nie jest to może wynalazek średniowiecza, ale było ono praktykowane w średniowieczu tylko w przypadkach, kiedy matka umierała. Czyli to było już traktowane jako ostateczność. To się jednak zmieniło około połowy XVI wieku. To już może nie jest średniowiecze, ale warto o tym powiedzieć. Około roku 1500 wykonano cesarskie cięcie, po którym przeżyła i matka, i dziecko. Dokonał je szwajcarski farmer Jakob Nufer, który operował własną żonę. Kobieta, proszę sobie wyobrazić, rodziła przez kilka dni. Asystowało jej 13 położnych, ale nadal nie mogła urodzić. I by ratować swoją żonę i swojego potomka, farmer zdecydował się właśnie na taki zabieg. Operacja zakończyła się sukcesem, a co ciekawe, kobieta urodziła mu jeszcze później 5 dzieci, w tym bliźniaki. Potomek farmera, który właśnie został zrodzony przez cesarskie cięcie, dorósł i dożył w zdrowiu aż 77 lat. Kolejnym takim wynalazkiem, o którym warto powiedzieć, jest szpital. Szpital to dość stary wynalazek, datowany już na IV wiek naszej ery. Miejsce, w którym pacjent był leczony i miał dostęp do opieki, było już znane za czasów rzymskich, ale tak naprawdę podstawy opieki szpitalnej odnajdziemy w chrześcijańskich instytucjach, które miały zapewnić zakwaterowanie i opiekę biednym oraz podróżującym. Dlatego też może to nie jest tutaj wynalazek szpitala, bo on już istniał wcześniej, ale na pewno jego rozwój. Warto też pamiętać o okularach. Do dziś nie wiadomo, kto wynalazł okulary i je zastosował. Wiadomo jednak, że już w XIII wieku ten produkt był znany we Włoszech. Zachowało się takie tutaj wyznania jednego z dominikanów, który w swoich pismach z roku 1305 mówił, że nie minęło nawet 20 lat, odkąd poznano sztukę robienia okularów, które mogą poprawiać widzenie. Minęło mało czasu, odkąd ta nowa sztuka, dotąd nieistniejąca, została odkryta. Widziałem tę jedyną osobę, która wynalazła okulary i potrafiła je zrobić. Rozmawiałem z nią. Kolejna kwestia, o której warto powiedzieć, to sekcja zwłok. Lekarze żyjący w średniowieczu prowadzili eksperymenty i sprawdzali anatomię ludzkiego ciała. W roku 1315 włoski lekarz przeprowadził nawet publiczną sekcję zwłok dla studentów i słuchaczy. Potem w następnym roku napisał dzieło Anatomia ludzkiego ciała
jest ono uważane za pierwszy przykład nowoczesnej sekcji zwłok oraz pierwszy prawdziwie anatomiczny tekst. Warto też powiedzieć o przemywaniu ran, ponieważ według starożytnych pisarzy ropa, która sączy się z rany, podczas operacji powinna w ranie pozostać. Dziś wiadomo, że była to idea mylna, ale pozostawała powszechna aż do XIII wieku. Wtedy to opracowano metodę oczyszczania rany, a następnie jej zszywania. Do dezynfekcji używano bandaży, często nasączonych alkoholem. Tak też widać, że tutaj postęp nastąpił duży. Warto też powiedzieć o pierwszych akademiach i uniwersytetach medycznych, które zostały powstawać w Europie, właśnie w okresie średniowiecza. Tutaj należy wspomnieć o cesarzu Fryderyku II, który w roku 1231 ogłosił zbiór przepisów dotyczących standardów edukacji medycznej i uzyskania pozwolenia na leczenie. Był to z pewnością jeden z kamieni węgielnych, jeśli chodzi o proces profesjonalizacji medyków. I wreszcie plomby do zębów. To jest jedna z największych zdobyczy średniowiecznej medycyny. Wiemy, że one pojawiły się w Chinach jako pierwsze. W tekście z 659 roku czytamy, że pierwsze substancje do wypełnienia ubytków w zębach były robione ze srebra i z cyny. Do Europy natomiast wiedza ta dotarła dopiero w wieku XVI. Widzimy więc, że średniowiecze to epoka skrajności w medycynie. Z jednej strony ciemnota, zacofanie i zabobon, ale nie możemy powiedzieć, że tak było wszędzie i zawsze. Średniowiecze to również okres ciekawych wynalazków i rozwoju medycyny. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.